Organizacje pożytku publicznego planują kampanie informacyjne w okresie rozliczania podatków, walcząc o przekazanie im 1%. W efekcie coraz trudniej jest pozyskać bezpłatne media oraz przebić się z komunikatem. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce potrzebowało w tych warunkach zebrać pieniądze na edukację swoich podopiecznych. Zaplanowaliśmy zatem kampanię nietypowo. Na koniec wakacji, gdy łatwiej jest pozyskać media do współpracy, a dziennikarze szukają tematów na ciekawe artykuły. Spotkanie z dziennikarzami nagłaśniające akcję odbyło się w szkolnym autobusie, który jeździł po ulicach Warszawy i ruszał z opóźnieniem ze świateł. Gdy rozlegały się klaksony kierowców, na szybie pojawiał się napis: "Teraz wiesz, jakie to uczucie nie mieć równego startu". Dzięki akcji pozyskaliśmy media o wartości ponad 1,3 miliona złotych, a przeprowadzając ją jesienią, SOS Wioski Dziecięce były trzykrotnie lepiej widoczne w mediach niż wiosną. Udało się zebrać 208 390 zł na podręczniki dla podopiecznych stowarzyszenia. Rekordowy był poziom średniej wpłaty, o 48% więcej niż we wcześniejszych akcjach.